według badań CAPS Research te wydatki, które są zarządzane przez działy zakupów, są około 5% niższe niż analogiczne wydatki, które są obsługiwane poza zakupami. Czyli mniej więcej firma, która wydaje 1 mld zł na zakupy i one są dobrze zarządzane z udziałem działu zakupów, może zaoszczędzić rocznie około 50 milionów złotych. Portfolio narzędzi zakupowych jest bardzo szerokie. Kiedyś głównie mieliśmy do czynienia z aukcjami elektronicznymi, przetargami. Aktualnie takim najbardziej rozwijającym się obszarem jest zarządzanie informacją na temat dostawców, na temat produktów, na temat usług, które są kupowane. Też badania pokazują, że w ciągu najbliższych 2 do 3 lat wykorzystanie narzędzi do zarządzania informacją w zakupach zwiększy się około 3-krotnie. Po prostu firmy chcą wiedzieć dużo więcej na temat swoich dostawców, na temat swoich kooperantów, po to, aby móc z nimi rozwijać wspólnie wartość dla własnych przedsiębiorstw. Więcej na temat funkcjonowania działu zakupów będziemy mówić podczas konferencji Procon Indirect Forum, która odbędzie się już 20 marca w Warszawie w hotelu Airport Okęcie.